Cześć ciekawcy, tutaj Karolina z kolejnymi gorącymi newsami. Czy też zauważyliście, że ten rok rozpoczął się dość szokująco? Wiecie, oświadczenie Meghan i Harry'ego, rozstanie Jeffree Stara z Nathanem, a teraz jeszcze Nikki wychodząca z szafy w swoim najnowszym filmie. Jeśli nie macie pojęcia, o czym mówię, albo tylko pobieżnie znacie sprawę, to koniecznie posłuchajcie do końca. Aha, i nie zapomnijcie jak najszybciej nacisnąć przycisk subskrypcji. Gotowe? No to zaczynamy. Przede wszystkim chyba niewiele jest osób, które nie znają Nikki Tutorials, bo ta dziewczyna jest teraz głównym trendem na YouTube, a poza tym współpracuje z takimi wielkimi nazwiskami jak Lady Gaga i Jessie J. Jest tego jednak więcej, więc zobaczcie, co jeszcze wiemy o tej pięknej, utalentowanej dziewczynie. Co robi Nikki Tutorials? Jak sama nazwa wskazuje, Nikki robi tutoriale makijażu. Dziś ma 25 lat, a na YouTubie pojawiła się w wieku 14. Naprawdę nazywa się Nikki de Jager i urodziła się 2 marca 1994 roku. Może nie wiecie, ale jest Holenderką. A kto ją zainspirował do prowadzenia kanału? Otóż pewnego dnia, gdy była bardzo chora w domu, Nikki oglądała telewizję, gdzie leciał serial Wzgórza Hollywood. Zobaczyła program pierwszy raz i od razu zakochała się w stylu tych dziewcząt. W wywiadzie dla Teen Vogue Nikki powiedziała: przez 2 dni śliniłam się na widok podkreślonych eyelinerem oczu Lauren i cudownych włosów Heidi. W każdym razie to wtedy po raz pierwszy przyszedł jej do głowy pomysł. Zaczęła szperać po internecie, by dowiedzieć się, jak wyglądać jak te dziewczyny. Potem trafiła na film Sandy Gold zatytułowany Pobudka i makijaż – Wake Up and Makeup, w którym kobieta prowadziła instruktaż, jak uzyskać wygląd Lauren za pomocą makijażu i kosmetyków z drogerii. Przez 3 miesiące Nikki studiowała je, a potem była przekonana, że może robić to samo. Nikki, zanim popadła w obsesję na punkcie makijażu, miała już kanał na YouTube o nazwie Glamour Girl X3, ale zrozumiała, że potrzebuje bardziej profesjonalnej nazwy i wiedziała, że chce robić tutoriale, więc umieściła swoje imię obok tego słowa i tak właśnie powstało Nikki Tutorials. Po 2 latach wstawiania filmów dziewczyna postanowiła zapisać się na kurs makijażu w Bee Academy w Amsterdamie, a w 2011 podpisała umowę z agencją Colorful i rozpoczęła pracę jako profesjonalna wizażystka. Ta współpraca nie trwała jednak długo, bo Nikki opuściła agencję w 2014 roku, aby skoncentrować się na swojej pracy jako wolny strzelec. Nikki stała się popularna w 2015 po tym, jak jej film na YouTubie pod tytułem The Power of Makeup odniósł sukces i zainspirował wiele znanych osób, a mianowicie Kim Kardashian i Drew Barrymore, do pokazania pół twarzy bez makijażu i pół pomalowanej. Film ten ma obecnie 41 milionów wyświetleń. I to był początek jej powodzenia. W 2017 Nikki została uznana przez magazyn Forbes za jedną z 10 najlepszych influencerów urody i w tym samym roku zdobyła tytuł YouTube Guru na Shorty Awards oraz Choice Fashion Beauty Web Star na Teen Choice Awards. Później jednak 2018 rok pozostawił ślad w życiu Nikki na zawsze, bowiem 25 maja jej młodszy brat Mikai zmarł na raka. 2 lata wcześniej u chłopaka zdiagnozowano rzadką postać raka limfatycznego i chociaż chemioterapia i radioterapia doprowadziły do remisji, ostatecznie przegrał on walkę z chorobą. Nikki była załamana. Na szczęście wciąż była jej mama, z którą Nikki ma bliską więź i która jest jej największym fanem. To właśnie dzięki mamie youtuberka była w stanie przezwyciężyć wszelkie problemy, jakich doznała dorastając. Bo pewnie widzieliście już nowy film Nikki I'm Coming Out, w którym odważnie usiadła przed kamerą, by porozmawiać o czymś, co wydarzyło się dawno temu. Zrobiła to dla wszystkich małych Nikki, ale był też inny powód jej wyznania. Była bowiem zastraszana. Dlaczego? Już mówimy. Nikki rozpoczyna wideo od wyjaśnienia, że chce się podzielić czymś, bo ma nadzieję, że wtedy odzyska swoją moc po tym, jak ostatnio otrzymywała wiadomości z groźbami. Następnie wyjawiła, że gdy była młodsza, urodziła się w niewłaściwym ciele, co oznacza, że jest transpłciowa. Dalej Nikki ujawnia, że jej przemiana to był prawdziwy rollercoaster. Kiedy jej mama była w ciąży, była przekonana, że Nikki będzie dziewczynką, dlatego nie poszła nawet na badanie USG. Jakie więc było jej zaskoczenie, gdy urodziła chłopca. Jednak dorastając, Nikki bawiła się lalkami i chciała nosić sukienki, a wtedy jej mama zastanawiała się, czy Nikki jest innej orientacji, czy może jej instynkt dobrze jej podpowiadał, że miała dziewczynkę. I tak dzięki wsparciu mamy w wieku 6 lat Nikki zapuściła włosy, a mając 7-8 ubierała się już zupełnie jak dziewczynka. W wieku 14 lat rozpoczęła terapię hormonalną, a w wieku 19 przeszła pełną transformację. I to tuż przed naszymi oczami na YouTubie, a mimo to nikt o niczym nie wiedział. Cóż, a co na przykład z jej narzeczonym? Nikki porusza i ten wątek w swoim filmie. Według niej na początku Dylan nie miał pojęcia o przemianie, ale w końcu dziewczyna powiedziała mu i żałuje, że nie zrobiła tego wcześniej. Nie wiadomo jednak, jak chłopak poradził sobie z tą wiadomością, bo Nikki chce utrzymać swoją prywatność. I wreszcie groźna sytuacja, o której wspominałam wcześniej. Nikki była szantażowana przez ludzi, którzy chcieli ujawnić prasie jej historię, ponieważ wierzyli, że nie chce wyjawić prawdy. Więc aby wziąć sprawę w swoje ręce, Nikki postanowiła sfilmować swoje oświadczenie i aby prawda wyszła od niej i aby mogła odzyskać swoją moc.
Wielu innych youtuberów napisało na Twitterze poparcie dla youtuberki, jak Jeffree Star, James Charles czy Shane Dawson. A co wy powiecie na to, ciekawscy? Czy film Nikki was zaskoczył, czy nie? Dajcie nam znać w komentarzach i nie zapomnijcie zostawić lajka oraz zasubskrybować naszego kanału, jeśli zależy wam na codziennych ciekawych informacjach o gwiazdach. Do usłyszenia, cześć!